Hej, hej, moje kochane, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Sorki z góry, że jestem oczywiście w piżamie, ale jeszcze jest godzina bardzo wczesna, niedługo wychodzę z domu, więc po prostu jeszcze, no, jestem jeszcze sobie w piżące. Oczywiście standardowo zapraszam Was na kawę ze mną. Pycha. Także tak. Przy kawusi chciałam Wam zrobić w końcu zaległy haul. Zaległy haul, który miałam zrobić Wam, nie chcę już nawet mówić, czy to była sobota, czy to była niedziela. Bardzo Was za to przepraszam. Jestem dzisiaj, będzie haul. Część już z tych rzeczy z tego haulu, ja już Wam robiłam testy. Były to tusze, tusze są do wygrania. To już wszystko wiecie, to są rzeczy, które są w rozdaniu. Jeśli chodzi o zakupy, poczyniłam je w Primarku. Poczyniłam część w Superdrugu i jedną rzecz, o ile się nie mylę, tak, chyba tylko jedną rzecz zakupiłam w Clarus. Także może od Clarus zacznę, ponieważ jest to tylko jedna rzecz. A tak w ogóle to, jeżeli jesteście zainteresowane, co zakupiłam danego dnia, to oczywiście zostańcie ze mną, jeżeli nie, no to po prostu przełączcie na inny kanał. Dobrze, moje drogie, więc tak jak mówię, zaczynam od Clarus. W Clarus zakupiłam kolczyki, to jest chyba jedna jedyna rzecz, jaką tam wtedy zakupiłam. I to są takie kolczyki, takie sówki. Ja nie wiem, czy Wy to tutaj będziecie dobrze widziały. Zaraz Wam spróbuję ustawić tutaj zoom. O, tak się prezentują kolczyki. Kolczyki takie sówki, one są tak, z takimi opalizującymi, mieniącymi się cyrkoniami, bardzo ładne, jeśli chodzi o cenę. Cena ich to 5 funtów. Także to jest jedna jedyna rzecz, jaką zakupiłam w Clarus. Teraz może przejdźmy do Primarka. Przejdźmy do Primarka. W Primarku zakupiłam tą bluzę, którą widzicie właśnie teraz, mam ją na sobie. Jest to w ogóle rozmiar L. Tak, tak, powiecie L-ka, to jest to nie twój rozmiar. Nie, to nie jest mój rozmiar, ale ja chciałam taką bluzę piżamową, taką luźną, do założenia, żeby nic mnie tu nie obciskało, nie cisnęło. Uważam, że jest przeurocza, zobaczcie, ma bardzo fajne kolorki. Kontrastowo, tu ma kieszonkę w ogóle, z kieszonki wyskakuje mini. Pokażę Wam tak, o, bluza jest długa, z tyłu jest cała biała. Tak się ona prezentuje. Uważam, że jest bardzo fajna. Jeżeli chodzi o jej cenę, ona była przeceniona z 10 funtów na funtów 5. Także bluza 5 funtów i tak jak mówię, mam ją w rozmiarze L. Kolejna rzecz w Primarku to jest świeczka. Już Wam pokazuję. Tutaj są świeczki. Specjalnie te siatki stoją tutaj po to, bo wiedziałam, że muszę Wam zrobić ten haul. Po prostu muszę. Świeczki zakupiłam dwie tego dnia. Tak. Świeczki zakupiłam dwie i już Wam o nich opowiadam. To akurat się u mnie chyba nawet, nie wiem czy akurat ten zapach, ale z tej serii akurat świeczka się u mnie powtarza, ponieważ ja z tej serii którąś już miałam i to chyba były jakieś coś, Beach Flower czy coś takiego. Wiem, że jakieś takie, wiem, że taki morski, nie, to nie były, Lotus Flower? Kwiat lotosu? Chyba kwiat lotosu, tak mi się coś wydaje. Natomiast teraz skusiłam się na Summer Rain and Forest Berries, czyli po prostu owoce leśne i letni deszcz. Przefantastyczny zapach, jeżeli naprawdę chociaż odrobinkę tego będzie mi pachniało, tym będzie mi pachniało mieszkanie, naprawdę będzie super. Bardzo fajny, świeży, mega świeży zapach. Nie, nic więcej tu nie opiszę. Po prostu świeży, odświeżający, taki orzeźwiający zapach. Jeżeli chodzi o cenę tej malutkiej świeczuszki, to jest funt. Więc nawet jeżeli mi tylko odrobinkę będzie pachniało, to i tak będzie super. Ale naprawdę bardzo fajny zapach. Polecam Wam bardzo serdecznie. Wypróbujcie sobie. I drugą, jaką wybrałam, to jest taka świeczka Oriental Spice and Ginger. Także ma się palić 40 godzin. Tak się prezentuje etykietka, tak się prezentuje ta świeczka. Jeżeli chodzi o jej cenę, to są 3 funty. I to jest zapach. Pierwsze wąchnięcie, dziewczyny, to jest też coś wspaniałego. O, już w ogóle ślino, tak mi tutaj wszystko chodzi. Pierwszy zapach, co czujecie, to jest w ogóle nie wiem skąd i nie wiem dlaczego, gdzie w ogóle tutaj nie ma o tym mowy. To dla mnie to jest czekolada. To jest pierwsze, co ja czuję. Natomiast potem czuję jabłko, czuję cynamon. No po prostu coś fajnego. No tak jakbym miała przed sobą jakieś rogaliki takie, wiecie, z cukrem i w środku z jabłkiem i na wierzchu z cynamonem. To tak to pachnie. Te, które nie lubią cynamonu, to zapach Wam nie przypadnie do gustu, bo jest on wyczuwalny. I nie oszukujmy się, natomiast bardziej czuć jeszcze taką przełamującą jakąś słodką nutę. Absolutnie nie czuć tutaj bynajmniej zapachu. Nie wiem, jak będzie po odpaleniu. Ale nic nie czuć, jeżeli chodzi o imbir. Absolutnie zero. Jeżeli chodzi o imbir, jest w ogóle niewyczuwalny. Nie wiem, jak będzie po odpaleniu.
I tak jak powiedziałam, ta większa świeczka 3 funty, także mam nadzieję, że będzie się fajnie palić. Więc to kwestia świeczek. Kolejna rzecz, to w sumie to nawet nie musiałam Wam mówić, ale jest akurat taka seria takich, widzicie, do pochrupania sobie takie chipsy w sumie, i to są bananowe akurat tutaj chipsy. Bardzo takie są chrupkie, takie chrupiące, bardzo fajna taka przekąska, po prostu przekąska. Ja czasami właśnie jak jestem w Primarku, to lubiłam sobie wziąć takie. Wcześniej jadłam kokosowe i chyba Wam o nich mówiłam i też Wam w którymś holu na pewno pokazywałam. Także ja bardzo lubię te kokosowe i to są takie białe po prostu, takie płatki kokosa, że tak się wyrażę, coś podobnego jak macie migdały na przykład. Jeżeli, przepraszam za te dźwięki tu z boku, jak słyszycie takie, wiecie, czepotanie się, o, właśnie takie dzwoneczki, to jest to mój kociak, o właśnie idzie do mnie, zobaczcie. Jest to mój kociak, który ma po prostu, wszystkim trzem kupiłam nową obruszkę. Nowe obruszki, tak pomijając, odbiegając od tematu. No i te obruszki mają tutaj po prostu dzwoneczek. No i one teraz biegają mi tutaj po całym domu z dzwoneczkami, tak. Tak? No, dzwoneczki ci dzwonią, tak? Tak. I pewnie ją to denerwuje, no ale cóż, no ja po prostu, wiecie, jak wypuszczę na dół, to chciałabym, że jak gdzieś będzie dzwonić, to będę wiedziała, że to one. Nieważne, dobra, czyli te płatki bananowe, to znaczy nie płatki, tylko takie chipsy, o, chipsy bananowe. Jeszcze tych bananowych chyba nie próbowałam, nie kojarzę bynajmniej. Także dam Wam znać, czy te będą tak samo dobre i tak samo fajne jak te kokosowe, tego nie wiem. Także takie chipsy bananowe, one były chyba za funta. To jeszcze zakupiłam takie oto skarpetunie w 3-paku, to są takie w sumie stópki. Jedne są takie w różowe w mini, drugie są takie białe w mini i trzecie takie łososiowe w sumie, nie różowe, no bardziej łososiowe takie niż o, takie skarpetki, one były za 2,50 ten 3-pak, także takie skarpetunie i co jeszcze? Aha, i tą rzecz, czyli Red Berry i Jasmine, czyli bardzo fajny zapach, ani tu nie czuję jaśminu, jakiś faktycznie owoc taki leśny. I cena tego sprayu jest 3 funty. I moje drogie, to były chyba wszystkie moje zakupy, tak, to były wszystkie zakupy, jeżeli chodzi o Primarka. I ostatnie rzeczy, jakie mi zostały, to są tu zakupy z Superdruga, już biorę Paragon. No i jedziemy. W Superdrugu zakupiłam kilka rzeczy. Pierwsza rzecz, jaką zakupiłam, i to jest coś, co już Wam pisałam na Facebooku. Nie wiem, czy to widzicie, mam nadzieję, że tak. Jest to ta seria z Dove Derma Spa i akurat ja wybrałam Goodness. I jest to balsam do ciała z Omega Oil do miękkiej, lepiej wyglądającej i rozświetlonej skóry. Jeżeli chodzi o zapach, bardzo fajny zapach, ale to już akurat to mnie nie dziwi, ponieważ kosmetyki Dove mają to do siebie, te, które z Was używacie, czy szampony, czy cokolwiek, że te kosmetyki po prostu bardzo ładnie pachną. Kiedyś pamiętam, bardzo, bardzo, bardzo lubiłam takie, to było w takim pojemniczku, ja to na pewno dziś miałam w którymś albo z holów, albo z, jak mówiłam, o pielęgnacji ciała, na pewno Wam pokazywałam w takim praktycznie pojemniczku wyglądającym jak filiżanka. Jak są masełka po prostu jakieś, i to było z pokrywką, i to było coś z Dove, i to było jakieś masełko do ciała, więc tą serię lubiłam, a potem kolejna to była właśnie jakaś coś z pampering, coś poorly pampering, coś takiego, to było z migdałem, z wanilią, to było bardzo słodkie, bardzo fajne, natomiast teraz skusiłam się, też macie chyba rodzajów, ja też Wam wklejałam zdjęcie na Twittera, na Instagrama i na... Wklejałam Wam też zdjęcie na Facebooka na 1000%, jakie macie rodzaje, bo teraz wyszła, to jest najnowsza seria i ich wyszło chyba, żeby Was nie skłamać, 4 albo 5. Jakbym, wiecie co, ja mam tu telefon, ja Wam to zaraz nawet powiem, ile tego miałam, bo ja zrobiłam specjalnie zdjęcie, żeby Wam pokazać, ile i jakie wyszły. Już minutka. Widzicie? I to jest ta seria i teraz jeszcze macie o tyle fajnie, czekajcie, powrócę do świata żywych. Także teraz macie akurat w Superdrugu pół ceny, czyli promocję macie, że jedna druga ceny. Ja spróbuję sobie przybliżyć i nie wiem, czy mi się to uda, z 6, z 7, z 8 funtów, także generalnie nie są to tanie balsamy, Wam powiem. Także macie rodzajów ich 1, 2, 1, poczekajcie, jest Mature Skin, Intensive, jest Firming i jest Normal to Dry, czyli to jest ten, który
który ja wybrałam. To jest ten właśnie Goodness i to jest ten najnowszy, to jest opcja spa. Fajnie też pachnie ten fioletowy. Pamiętam, że ten fioletowy był też fajny. Natomiast ten fioletowy jako jedyny nie obejmuje go żadna promocja, to od razu Wam mówię. No, więc może tyle. Jest niebieski, jest bordowy, jest fioletowy i jest żółty, czyli macie 2, 3, 4. 4, nie 5. Także polecam Wam bardzo serdecznie, bardzo fajne. Mnie akurat na nie skłoniła i, że tak powiem, skusiła i zaraziła moja wsia psiuła. Także Kasieńka, bardzo Ci dziękuję. Bardzo fajny balsam, przepięknie pachnący i naprawdę bardzo fajnie nawilżający. No i ja myślę, że chyba nic więcej od tego balsamu wymagać nie powinniśmy, tak? Także skóra jest mięciutka, delikatna i bardzo ładnie pachnie. Naprawdę ten zapach się utrzymuje, także kosmetyki z DAW polecam Wam bardzo serdecznie. Jeżeli chodzi o cenę, to już wspomniałam wcześniej, że jest jedna druga ceny z 6 na 3, czyli 59 i ja zapłaciłam 2,99. I jeżeli chodzi o pojemność, moje drogie, to jest 200 ml, czyli super ekstra. I wiem też, że obok właśnie też stoi masełko, jest balsam i jest krem do rąk. Tak wygląda ta seria. Więc to jest pierwsza rzecz. Kolejna rzecz to są maskary. Maskary już Wam pokazywałam, ja już wszystkich maskar zrobiłam Wam testy na żywo. Nie będę używała już z Revlonu, ponieważ wiecie, że one lecą do rozdania, one są już dla Was. Wyjęłam je tylko z Waszej siatki po to, żeby Wam teraz pokazać je w holu, że je zakupiłam. Więc pierwszy tusz, który zakupiłam, to był z Maybelline Into i to jest ten Push Up Drama. I to jest ta śmieszna historia, gdzie ja myślałam, że on jest dwustronny i kręcę, a to po prostu jest taka, taka śmieszna, wiecie, taki joke mi zrobili po prostu, żebym se pokręciła. Bardzo fajny tusz, zresztą same go chwaliłyście, ja Wam zrobiłam test i same mówiłyście, że to jest chyba z tych wszystkich tuszów oprócz chyba niebieskiego i jak dla mnie to ten czerwony też jest naprawdę fajny, pomimo iż szczoteczka jest strasznie śmieszna, strasznie mała i wydawałoby się, że nie da rady, szczoteczka daje radę. Także ten niebieski tutaj Wam się najbardziej chyba podobał, jeżeli chodzi o tę kolekcję z Revlonu. Natomiast ten Maybelline mogę Wam z czystym sumieniem polecić. Bardzo fajny tusz, bardzo fajnie wydłuża, bardzo fajnie nie podkręca rzęs, ale bardzo fajnie wydłuża, bardzo fajnie rzęsy wyglądają, bardzo ładnie szczoteczka je rozczesuje. Także z czystym sumieniem Wam polecam i nie pamiętam, tylko zaraz Wam powiem, poczekajcie, cena jego. Tak, maskara, 7,99, czyli 8 funtów ta maskara. I niestety promocji na nią nie ma z racji tego, że to jest nowość. To jest najnowsza maskara teraz wypuszczona przez Maybelline, jaką ja Wam z czystym sumieniem mogę polecić. Także super ekstra. Dalej, dwie rzeczy, które zakupiłam i jeszcze Wam testu nie zrobiłam. Może zrobię Wam go dzisiaj. Ja już mam na teraz na twarzy ten krem BB, który zakupowałam z Garniera chyba, o ile się nie mylę, ten czerwony taki w takiej grubszej tubce. Natomiast tutaj dwie rzeczy, na jakie się skusiłam. Nie ukrywam, że raz, że chciałam je wypróbować, bardzo byłam ich ciekawa, ponieważ wiecie też, że już z Maybelline wypuszczali wcześniej takie w słoiczkach szklanych musy do twarzy. Ja jeszcze nigdy żadnego z nich nie miałam. Postanowiłam, że dam szansę, spróbuję. Jeżeli mi się nie spodoba, to oczywiście powędruję do Was, więc nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. I zakupiłam z Maybelline, to jest Dream Velvet i to jest miękki mat nawilżający podkład do twarzy. I jaki minus dla mnie, minusem w Superdrugu było to, sama pani nawet mnie bardzo poprzepraszała, bo dla mnie to jest nie do pomyślenia, że jeżeli ktoś, wchodzą nowe podkłady, no to nie wiem kto, nie wiem naprawdę kto musiałby znać i jak znać odpowiedni dla siebie podkład, gdzie wiecie, że z każdej firmy, nawet jeżeli stoi poniżej poprzednia opcja tych podkładów i ten sam kolor będzie danego produktu, to nigdy nie jest to ten sam kolor i błędem jest to, że zobaczcie, nie było w ogóle w sklepie opcji testera, nie było w ogóle testerów, i wystawili tylko jeden tester i to był w ogóle ten najjaśniejszy tam kolorek, bo ich chyba macie też chyba z 6 odcieni, o ile się nie mylę, nie jest ich mało, nie jest ich mało. Ja oczywiście skusiłam się na ten w miarę najciemniejszy, chociaż to nie był jeszcze najciemniejszy. Ja wziąłam numerek 40 i to jest Fawn, tak się ten kolor nazywa. Były beże, były soft beige, był ivory i zastanawiałam się nad ivory, ale właśnie to był jedyny, który był otwarty, właśnie ten ivory. Chciałam zobaczyć, jaka jest konsystencja. Konsystencja była dość fajna, po prostu taka podkładowa,
Ale ciekawi mnie ten soft mat. Ja wiecie, że nie lubię matów, nie cierpię matu na twarzy. Ja lubię, jak moja twarz gdzieś tam się delikatnie błyszczy. Więc zobaczymy. Zrobię Wam test na żywo. Także dajcie mi, nie wiem, może maksymalnie jeden dzień, to jest maks. Jeżeli mi się uda, to nie obiecuję oczywiście, bo chciałabym dotrzymać słowa, nie obiecuję, ale postaram się zrobić Wam go dzisiaj. Musiałabym po prostu zmyć to, co mam na twarzy i wypróbować to. I do tego był taki myk, że była właśnie promocja oczywiście. Ja chciałam zakupić tylko to, natomiast to stało obok jako nowość, to jest nowy blender specjalny do podkładu. I to jest właśnie z tej samej serii, to jest Dream Blender, to jest nowość, to już nie muszę mówić. I to jest coś podobnego, ja go gdzieś wcześniej zakupywałam. Tam mam u góry, nie chcę mi się teraz tutaj skakać, biegać po łóżku. W każdym razie mam identyczny blender, jak go zakupywałam chyba kiedyś w TK Maxie. I on był jakiś tam chyba bezfirmowy. Natomiast tutaj jest Maybelline, taki krótki, taki grzybek. Mi to przypomina grzybka, tudzież loda w wafelku. Ja nie wiem, jakie Wy będziecie miały skojarzenia. No tutaj macie w ogóle instrukcję obsługi też, jak się takim blenderem posługiwać. Więc dla osób początkujących, a sporo z Was też do mnie pisało, że uczycie się na przykład malować, że próbujecie sobie robić makijaże. Uważam, że krzywdy sobie wtedy nie zrobicie. Także bardzo Wam polecam ten blender, natomiast na temat tego kosmetyku jeszcze się nie mogę wypowiedzieć, czy jest godny uznania, czy był w ogóle wart swojej ceny i nie skończyłam Wam w końcu mówić, bo oględzę nie do rzeczy. Więc do rzeczy, jeśli chodzi o cenę, to podkład był w cenie, już Wam sprawdzam, 7,99, ale nie zrażajcie się, ponieważ tam była właśnie taka promocja, że przy zakupie jednego, drugi macie za pół ceny, czyli tutaj 7,99, no i to było za pół ceny, a tego cena była 4,99. Dobrze Wam mówię? Dobrze Wam mówię. Także to jest nowość z Maybelline. I ostatnie trzy rzeczy, to już Wam też mówiłam, że wyszła najnowsza seria z Revlonu. Ja z Revlonu chyba miałam bodajże może jeden tusz, na pewno miałam pomadki, nie pamiętam, czy mam tusze. Jeżeli wiecie, to mnie poprawcie, jeżeli oglądałyście mój filmik, a na pewno jest na kanale filmik, gdzie pokazuję Wam wszystkie moje tusze. Ja nawet Wam robiłam testy chyba na żywo wszystkich moich tuszów, o ile się nie mylę. Postaram się linka Wam tutaj gdzieś udostępnić u góry w filmiku. Tych tuszów jest 5. Ja mam ze sobą 3. Promocja była taka, ja generalnie to bym kupiła jeden, ale prawda jest też taka, że była promocja. Promocja ta dała mi możliwość wypróbowania, przetestowania tych właśnie 3 tuszów. Dlaczego? Ponieważ promocja polega na tym, że kupujecie 3, płacicie za 2. Czyli kupując 3 produkty, jeden macie gratis. Cena tych tuszów to jest 6,99, o ile się nie mylę. Natomiast 2 pozostałe nie wiem, czy nie były w cenie 9,99. Nie chcę Was tutaj teraz wprowadzić w błąd, ale tak mi się wydaje, że ten zielony i fioletowy, które zostały, których ja tutaj nie mam, i to były tusze wodoodporne, ten jeden też jest wodoodporny, natomiast te 2 nie są. Tutaj mówi Wam o tym ta naklejka pod spodem, pod tuszem, ta niebieska. Także tamte 3 są wodoodporne, te 2 nie. I ten fiolet i zielony, których nie mam, tak jak mówię, chyba były po 9,99. Zdjęcie tych tuszów generalnie i tej szafy też raz, że widziałyście to w ogóle na żywo, widziałyście to w holu, nie w holu, w daily vlogu. Natomiast ja też wklejałam Wam zdjęcie na Instagrama, na Twittera i na Facebooka, także mogłyście się im przyjrzeć. A najbardziej przyjrzałyście się, gdy robiłam Wam test na żywo, bo tak jak mówię, te tusze należą, po prostu już teraz będą należały do Was. Niespodzianką będzie dla Was to, że w rozdaniu miały być 2, natomiast ja dołączam Wam z przyjemnością ten 3 również, więc generalnie widząc, ile Was bierze udział, to po prostu niespodzianką będzie to, że te wszystkie 3 tusze po prostu powędrują do Was. Dlaczego na ten pomysł wpadłam? Ponieważ część z Was też mi pisała, że na przykład dla Was po prostu ten uważacie, że w tych testach na żywo, jak Wam pokazywałam, podobał Wam się najbardziej, więc źle bym się czuła, dając Wam 2 tusze, które Wam kompletnie, na przykład, nie wiem, mogły nie przypaść do gustu, a na przykład nie macie możliwości wygrania tego, więc po prostu ten dorzucam do rozdania. Także wylosuję z Was po prostu nie 2, a wylosuję Was 3 i są 3 tusze do rozdania. Także mam nadzieję, że trafią w dobre ręce. Nie jest mi tego szkoda, ten tusz na przykład akurat ten i te 2 to są tusze, które ja dla siebie bym podpasowała. Ja o nie zbiednieję z racji tego, że tuszów mam 1500-1900 jeszcze u góry. Nie mówię też o tych najnowszych też z L'Oreala, które bardzo polubiłam i są też również fajne.
też również fajna tautologia. Nieważne. Także trzy tusze. Jeden jest różowy i to jest Ultra Volume. Następny jest niebieski i to jest pogrubienie i wydłużenie. I ostatni tusz to jest Ultimate All in One, czyli macie wszystko w jednym. I to jest ten z tą taką zadziwiająco dziwną szczoteczką. Jeszcze takiej szczoteczki nie widziałam. Naprawdę. O ile to w ogóle... To tak wygląda, jakby ktoś zaczął ją robić i nie skończył. Po prostu według mnie. Ale bardzo fajnie radzi sobie z... Ta szczoteczka z tym, co ma sobie radzić, czyli z malowaniem rzęs. Bardzo fajnie. Także 6,99 i macie promocję, nie wiem do kiedy, także jeżeli jesteście zainteresowane, no to się śpieszcie. A te, które po prostu biorą udział w losowaniu, to się nie śpieszcie, ponieważ macie szansę na wygranie go za po prostu free. Także trzy tusze z Revlonu, to są moje i też najnowsze zakupy. I co? I to chyba wszystko. Mogę Wam tylko dopiąć jeszcze, wiecie co, to nie są rzeczy dwie, tu pokażę Wam jeszcze tak, bo to są wszystkie, które zakupiłam w tym haulu i w tym daily vlogu, który już macie na kanale. Powiem Wam o dwóch rzeczach, które zakupiłam wczoraj, dopnę po prostu Wam wczorajszy taki malutki haul, bo zakupiłam bardzo fajne dwa gadżety, wiecie, że jestem gadżeciara, wiecie, że lubię takie pierdołki, sama się dziwię. No ale widzicie, no gdzieś tam zawsze w nas drzemie chyba jakieś małe dziecko. Ja bardzo lubię takie gadżety i zobaczcie, takie oto fajne usta, wyklejone cyrkoniami, pod spodem jest tak jakby imitacja pomadki i to jest po prostu ta zatyczka taka do Waszego telefonu, którą wsadzacie w miejsce tutaj w tą dziurkę, gdzie jest miejsce na słuchawki. Po prostu Wam to sobie tak, wiecie, brzdękoli w torebce. No bo to chyba tylko po to tu jest. Także te z Was, które lubią gadżety tak jak ja, to taki fajny gadżet, dostaniecie go w sklepie, w sieci sklepów BM, o ile się nie mylę, tak, chyba w BM-ie to zakupowałam. Ja kupowałam ramki, które możecie też zaobserwować, że coś nowego się tutaj dzieje, więc są nowe ramki. I też zakupywane w BM. Jeżeli je widzicie, to są takie, no, one są takie prostokątne, format 6x4, czyli te najmniejsze zdjęcia. I naokoło one mają po prostu lusterka, więc £99 za ramkę. Jeżeli byście miały pytanie, natomiast ten gadżet kosztował chyba 50 pi, nie chcę Was skłamać, chyba 50 pi. No i jak możecie zaobserwować, mam też nową obudowę. Obudowa, zaraz Wam pokażę, jak się prezentuje, bo nie wiem, czy na telefonie cokolwiek tutaj widzicie. Obudowa jest taka, ja myślałam, że ona będzie gumowa, ona nie jest gumowa, no wiadomo, to jest BM, więc nie spodziewajmy się tam super ekstra rzeczy. To jest taki plastik, wygląda ona tak, naokoło tutaj są poprzyklejane perełki i cyrkonie, natomiast tutaj jest taki ten znaczek chyba Hello Kitty, o ile się nie mylę. No nie jest to coś dla mnie może koniecznie, ale wygląda przesłodko fajnie. Także tu macie chyba imitację Hello Kitty z tą wstążeczką różową. No i uważam, że bardzo fajnie się prezentuje z telefonem. I tak jak mówię, jest to plastikowe, nie jest to gumowe. Ale jeżeli chodzi o cenę, to nie zdziwcie się, cena tej obudowy to 99 chyba pi. Także uważam, że super ekstra. Nawet jak mi się za chwilę złamie, to i tak nie będę płakać. A może się nie złamie. Nie złamało się, no to jeszcze z dwa dni ponoszę. Nie żartuję oczywiście. Czekajcie, pyknę sobie to wszystko tak jak było. No, także taki gadżet po prostu do telefonu. Za cenę 2 funtów macie obudowę i no w sumie za funt 50. Obudowa chyba funta, tak jak mówię, chyba 99 pi, się nie mylę. I to chyba 50 pi było jakoś tak. Takie fajne. I tam było, oczywiście wybór też był jakiś tam większy, natomiast ja się pokusiłam właśnie na te rzeczy. Także dorzucam to do mojego haulu, ponieważ to są dwie rzeczy, które zakupiłam jako nowe. Tak, i to jest koniec mojego haulu, który Wam po prostu obiecałam już w weekend. Bardzo Was przepraszam, że jest poślizgiem, ale lepiej późno niż wcale. Dam Wam znać, jak będą się palić świeczki. Tym, które są frikami zapachowymi jak ja, mogę polecić Wam tą świeczkę z serii walentynkowej, to takie trio. Nie zraźcie się, ponieważ pierwsza część, ta taka buttercream, czyli ta żółta część w tej świeczce od samej góry, kompletnie nie będziecie jej wyczuwać, także tak, to znowu ja, bo któż by inny, co się stało, no skończyłam się przecież pamięć, nie wiem, że to normalne, po co tyle gadać, to ja nie wiem, co ja Wam mówiłam? Tak, mówiłam Wam o tym, że polecam Wam z czystym sumieniem świeczkę Trio z serii walentynkowej. A dlaczego ją polecam? Bo ja ją wypróbowałam i ten zapach, który na drugim poziomie macie i to był... Czekajcie, jak tam było? Bo był na pewno biało-żółty, to był buttercream. Potem mieliście chyba red velvet. O ile się nie mylę, nie chcę teraz Wam tylko pomylić, bo wiem na pewno, że były te trzy, tylko nie wiem w której kolejności. Jest red velvet, jest buttercream i jest...
Chocolate Layer Cake, coś takiego. Dziewczyny, to co się dzieje po spaleniu tej białej części, to jest po prostu kosmos i to jest typowo czekoladowy zapach, taki czekolad, taką totalną, po prostu jakbyście weszli gdzieś do fabryki czekolady. Taki zapach unosił się w waszym, będzie się unosił w waszym pomieszczeniu. Także polecam wam bardzo serdecznie, ponieważ oprócz tego biało-żółtego, te dwa naprawdę kolejne przepięknie, przepięknie pachną. Także to tyle na temat Yankee Candle. Za oglądanie zapraszam was na Facebooka, Twittera, Instagrama i Pinteresta oczywiście. Bardzo proszę oczywiście o subskrybowanie mojego kanału, co już zresztą robicie, z czego niezmiernie się cieszę, bo ta cyferka, która była po prostu w weekend, a która jest dzisiaj, a mamy dzisiaj, nie wiem jaki dzień, ale chyba wtorek? Jeżeli mamy wtorek, tak, no to wam powiem, że jestem naprawdę przeszczęśliwa, bo jeszcze w weekend miałam 238, ponieważ miałam 241 i spadło mi do 238. I tu był po prostu żal i smuteczek straszny, nie wiedziałam dlaczego, natomiast po prostu wszystko naprawiłyście i jest teraz 254, 7, 6, 7, pokazują mi tutaj 7. Tak, także bardzo wam dziękuję za subskrybowanie kanału, wystarczy, że klikniecie ten tutaj taki czerwony prostokącik z napisem subskrybuj, a będziecie na bieżąco ze mną i z moimi filmikami, z czego ja się oczywiście bardzo ucieszę. Jeżeli macie jakiekolwiek propozycje, co byście chciały ujrzeć na moim kanale, piszcie śmiało pod filmikami, ja naprawdę wszystko czytam, zazwyczaj staram się odpowiadać wam na wszystkie komentarze na bieżąco. Jeżeli gdzieś tam mam poślizg, to jest to naprawdę dosłownie kilka godzin, także staram się na bieżąco wam odpowiadać na wszystkie wiadomości i komentarze. Za wiadomości prywatne również oczywiście dziękuję i tak jak powiedziałam, wkrótce spodziewajcie się fanpage'a na Facebooku. Mojego Facebooka kompletnie już w ogóle nie będzie, nie będę w ogóle na Facebooku. To taki mój cel na ten nowy rok. Tak, także wszystko mam nadzieję, że może nawet już w przyszłym tygodniu to już tutaj się stanie i nie będziemy już o tym rozmawiać, tylko po prostu będziemy się kontaktować na fanpage'u. Tyle. Dziękuję bardzo za oglądanie. To był dokładnie właśnie haul zakupowy z ostatniego weekendu. Wszystko wam podlinkuję i wszystkie tagi wam wpiszę pod filmikiem oczywiście. Ja wam życzę miłego dnia. Ja się zbieram, dokończam zimną kawę i brykamy chyba do stoku. Jeżeli będzie coś ciekawego, coś będzie się fajnie działo, to może przygotuję wam jakiś vlog. Dlaczego nie? Ja oczywiście lubię do was gadać. Dobra, dziękuję bardzo za oglądanie, pozdrawiam bardzo serdecznie, ściskam was bardzo mocno, przysyłam wam buziaki, pa!